O, widzę, drużyna Korbanka Kukurydziana. Witam, Pawle. Witam Cię, Janku, bardzo dobrze, że Cię widzę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobry. No, jakby nie spojrzeć, czas na kukurydzę. Dużo mieliśmy mowy o zbożach, o innych rzeczach. Kukurydza to jest kolejny temat, który jest dosyć ciekawy, intrygujący. Zwłaszcza, że coraz więcej kukurydzy jest siane w Polsce. Dokładnie. No i też zauważmy, że te pola wyglądają no, w niektórych regionach bardzo ciekawie, tak. Więc może być ta kukurydza ciekawa. Skoro kukurydza, kombajn to przystawka do kukurydzy. No niezbędna. Niezbędna. Co my oferujemy jako firma na rynku, jeżeli chodzi o przystawki do kukurydzy? My jako firma Korbanek jesteśmy generalnym importerem na rynek polski włoskich przystawek firmy Capello. Tak. To jest firma rodzinna z długoletnią tradycją mieszcząca się w Cueno we Włoszech. Rozumiem. Tutaj akurat w tym momencie jesteśmy przy przystawkach. Zbliża nam się właśnie sezon żniwny pięcio-sześciorzędowych. Oczywiście w swojej ofercie ta firma ma także większe przystawki 8-, 12-, 10-rzędowe. Oczywiście nie tylko przystawkami żyją. Tak. Możemy także znaleźć w ich ofercie headery do zbioru słonecznika bezrzędowe. Tak, to też jest ciekawy temat. Składane headery do zbioru zbóż oraz kosiarki do zbioru na przykład zielonego żyta do sieczkarni. Skoro mówimy o przystawkach Capello, no Capello to nie jest Fendt, to nie jest Klas, to nie jest John Deere, no to jest taka powiedzmy zupełnie inny jak gdyby producent. Jak Capello sobie radzi z dopasowaniem się do różnych kombajnów? Przede wszystkim pokazać. Najważniejsze tutaj w ideologii Capello jest to, aby przystawka była w prosty sposób adaptowana do każdego modelu kombajnu. Ale czyli jednak wymaga to adaptacji? Jak najbardziej, wymaga to trochę szczegółów. Zaczynając może tutaj na przykładzie przystawki, która jest przystosowana tutaj w tym momencie do klasa Mediona 310. Czyli do Mediona też sprzedajemy? Do każdego kombajnu. Jesteśmy do każdego kombajnu? Do każdego kombajnu. Mam jedno pytanie, bo to jest moim zdaniem ważne, bo wszyscy uważamy, że kupujemy przystawkę, to jest troszeczkę jak przyczepkę do ciągnika i jedziemy. Z przystawką chyba jest inaczej, że to tak nie można kupić oczywiście przystawkę, ale jak ona musi być dopasowana. Musi być dopasowana, muszą się kluczowe elementy do danego kombajnu zgadzać. Czyli do gardzieli musi być przekazany napęd, jest parę rzeczy, dokładnie, które musi dokładnie. Być. Krótko, co jest takiego istotnego właśnie w tych elementach, co jest najważniejsze? W tych elementach jest najważniejsze ramka. Czyli to jest ten element tak tutaj. Jest, nie? Jest łącznikiem. On jest przykręcany do ramy. On jest przykręcany, nie jest przyspawywany, czyli jeżeli będziemy mieli w przyszłości zmianę kombajnu, bez problemu możemy sobie taką przystawkę Capello do nowego kombajnu przyzbroić. Tak naprawdę trzeba tą ramkę odkręcić, założyć przystosowaną do nowego kombajnu ramkę tak. I potem już zadziałać z napędami. Rozumiem, ale to jest ciekawe, bo to pozwala, że raz kupiona przystawka bardzo dobrej jakości firmy Capello, która jest trwała w użytkowaniu i dosyć tania z tego, co wiem, co później powiemy w eksploatacji, można użytkować wiele lat do różnych kombajnów. Jak najbardziej. A, no to jest fenomenalne, to jest bardzo uniwersalne. Po ramce drugą rzeczą jest podpięcie do hydrauliki maszyny, gdyż jak tutaj widać, to jest to przystawka hydraulicznie składana, gdzie zarówno składanie, jak i regulowanie szczeliny zrywacza jest regulowane za pomocą hydrauliki. W tym przypadku jest to podłączenie wężowe. Tak. Może być podłączenie za pomocą multizłącza i tu jest kolejny element, czyli to multizłącze, żeby było odpowiednie do danego kombajnu. A, czyli też jest istnieje, bo te wszystkie nowe kombajny, z tego co wiem, one już mają te multizłącza, żeby nie było wtykania poszczególne. Jeden taki, powiedzmy, multizłącze, czyli Capello też ma taką adaptację. Jak najbardziej. Zarówno do starszych, do nowszych kombajnów dopasujemy się do każdego. To co to jest? Kolejny element. Tutaj w przypadku do klasa mamy przekładnię hermetyczną do napędu, potem odpowiednich przekładni zrywacza wraz z przekładniami rozdrabniacza. Tak. I teraz jak widać, można łatwo zobaczyć, że na uniwersalnym elemencie mamy wiele otworów. Tak jest, bo on nawet jest stosowany do ewentualnie wycięcia jednego elementu. Otworów jest cała masa i faktycznie Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mamy inny kombajn, jeżeli chcemy tą przystawkę przezbroić, wystarczy tą przekładnię zdemontować i potem zamontować odpowiednią przekładnię bądź odpowiedni napęd łańcuchowo-zębatkowy do
do następnego kombajnu. Ja mam jedno jeszcze takie pytanie, bo to jest oczywiste, że jednak faktycznie te, no, mnogość tych kombajnów powoduje, no i też to też zależy od wieku kombajnu, bo starsze na przykład kombajny topowych producentów no, mogą mieć inne rozwiązanie niż te najnowsze. Oczywiście, tutaj tak naprawdę główna różnica napędów to jest to, gdzie tak naprawdę z gardzieli mamy wyjście wałka. Bo tutaj rozumiem. Akurat w klasach jest ono u góry gardzieli. W rozumiem. Przypadku na przykład Rostel maszy mamy je od dołu. Podejdźmy, podejdźmy, bo to mówienie, a zobaczyć to jest chyba... No tu wygląda zupełnie inaczej. Tak jest. Tutaj mamy, zaraz jak zobaczycie, już jest multizłącze. A, widzisz, właśnie to jest to nowe rozwiązanie multizłącze. Dokładnie. I napęd wałka jest na dole. Tak, na dole. Tutaj dlatego na dole. Tu jest tylko przeniesienie za pomocą łańcucha i dwóch zębatek napędu. I to jest osłona tego. I to jest osłona po prostu, żeby jak najmniej kurzu się dostawało na ten napęd. A czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Przepraszam, że tak. Jak najbardziej. Mamy trzecie rozwiązanie, jest zawsze pytań. Które jest stosowane przeważnie przy stawkach sztywnych. Rozumiem. To tutaj zaraz podejdziemy. Tutaj jest tak, że napęd łańcuchowy. Tak. Tutaj mamy wyjście z dołu. Jest to on w obudowie hermetycznej w smarze. Rozumiem. Tak samo jest przygotowane, wycięcia są na napędy górne, więc tak. Jeżeli jakaś zmiana tego napędu też nie jest problematyczna. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma taką przystawkę, to już żeśmy mówili, że można zmienić ramkę, ale rozumiem, że wtedy ten cały element jak gdyby wymienia się na inny. Tak naprawdę środek się wymienia. Tylko. Środek. Bo osłona zostanie taka sama, wymienia się łańcuch i zębatkę. Oczywiście u nas w serwisie bądź u mnie można się dowiedzieć, jakie są potrzebne tutaj napędy, jakie, ile zębów na danej zębatce, żeby, aha, żeby to było spełniało, żeby to działało, wszystkie wymogi. Kryteria. Bo tak naprawdę trzeba dostosować do prędkości wyjściowej wałka na kombajnie przełożenie tutaj zębatek bądź przekładni, tak żeby była odpowiednia prędkość na przykład cięcia rozdrabniacza. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Tu też oczywiście widzę, że jest multizłącze. W przystawkach najciężej pracujące elementy to są te, które idą bezpośrednio, wchodzą w łan kukurydzy. I też jedno od razu drugie pytanie, przepraszam, zadam. Czy taką przystawką na przykład słonecznik mogę zebrać? Jak najbardziej. Możemy zebrać taką przystawką słonecznik. Wiąże się tylko z tym, że każdy rząd trzeba uzbroić w adaptację do słonecznika. Aha. W tym momencie dostajemy dodatkowy nóż i zębatkę, rozumiem. Która lepiej nam podcina ten słonecznik. Aha. I w tym momencie słonecznik trafia potem po ślimaku do gardzieli. Przystawka jest jednym z cięższych elementów pracujących. Oczywiście zespół młotowy to jest najciężej pracujący, ale no, często też słyszałem różne uwagi. Tu jest, widzę takie łańcuchy podające. Jak tu jest rozwiązany napęd tego i jakie są ewentualne koszty, jeżeli coś się dzieje, powiedzmy, powiem tak, na części? Może najlepiej podejdziemy do przystawki, która jest złożona. Dobrze. Wtedy będziemy mieli pełną widoczność tutaj na przykładnie. Nachodzimy się dzisiaj, ale chyba warto to zobaczyć. Ta jest hydraulicznie składana, tak, i ona jest w pozycji złożonej. Złożonej, w tym momencie transportowej. Tak. Tutaj mamy cały element przekładni napędowej zrywacza, która jest połączona wraz z rozdrabniaczem. Co można zauważyć, że w momencie, kiedy obracam rozdrabniaczem, zarówno zrywacz nam także się obraca. Aha. Co nam to daje? Lekkość pracy, mniejsze zużycie paliwa. I to jest jedna przekładnia. I to jest jedna przekładnia. Co najważniejsze, jest to przekładnia hermetyczna także, z olejem wysokiej wydajności, czyli olejem tak naprawdę, który się mocno nie grzeje. Aha. I do pracy w trudnych warunkach, więc długotrwałość działania jest jak najbardziej no tutaj na najwyższym poziomie. Rozdrabniacz jest trzynożowy. Taka może ciekawostka, jeżeli by nam się któryś nóż, ten i akurat nie mamy noża, a jesteśmy w trakcie sezonu i trzeba coś zrobić, możemy bez problemu napęd tutaj rozdrabniacza rozłączyć. Tak jest. I w tym momencie dokończyć akcję danego dnia. Jeden rząd nie będzie podcięty, rozdrobniony, no. Ale dokończenie jest to, żeby po prostu wyważenie było zawsze równomierne. Żeby nie było bicia i nie uszkadzało przekładni. Dokładnie. Jest to jak gdyby takie zabezpieczenie awaryjne. Oczywiście, które jest. Napięcie, łańcuchy mają napięcie, bo widzę taką tutaj śrubę napinającą. Też trzeba o to dbać. Jak najbardziej. Trzeba to regulować, żeby łańcuch był odpowiednio napięty. Co trzeba też zauważyć, że w kapello zastosowane są kompozytowe zębatki na końcu. Tak. Daje to lekkość i cichość pracy.
No to się przydaje, to się przydaje. Te osłony są z tworzywa, tak jak widzę. Tak, jest to kompozytowa osłona. Tak. No, jak pamiętamy, kiedyś były osłony metalowe. No. No przede wszystkim głównymi zaletami to jest troszeczkę mniejsza waga porównaniu do metalowych oraz także z opinii klientów kolba, która spada na taką osłonę kompozytową, mniej się kruszy, mniej się odbija, jest bardziej... Nie ma uszkodzenia ziarna mechanicznego. Mniejsze straty są. Mniejsze straty. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo tam widzę taki jeden z tych dziobów odstawiony, bo to jest oczywiście jeszcze w pozycji takiej do montażu. Dokładnie. Warto na to zwrócić uwagę. Widzę, że kompozyt kompozytem, ale jest zabezpieczenie przed nadmiernym ścieraniem. Oczywiście ścieraniem, czy nawet uderzeniem lekkim w jakiegoś kamienia, jak najbardziej jest zabezpieczenie. Oczywiście dzioby też to są elementy wymienne, które można u nas dostać na sklepie części zamiennych, bądź nawet sprawdzić przez internet na stronie... Tak jest, właśnie. Czyli www.korbanek albo e-sklep Korbanek i wtedy można wszystkie części, rozumiem, znaleźć ich cenę i dokładnie zamówić i nie powinno być większego nie problemu. Nie powinno być większego problemu. No najważniejsze, żeby pamiętać, że przed pracą w polu zapasowe noże do rozdrabniacza, może jakiś zapasowy nóż do zrywacza, który także jest tutaj dokręcany, nie przyspawany, więc... No i pamiętać też o smarowaniu tutaj, żeby te kalamitki także... Pamiętajcie właśnie o tym, że łańcuch, trzeba sprawdzać jego napięcie. Przed wyjazdem w pole musi być napięty, to jest bardzo ważna rzecz, taka eksploatacyjna. Smarowanie, szczególnie kiedy robimy żniwa kukurydziane, a one mają no limit w sensie czasu, bo tu już wilgotność jest troszeczkę gdyby dana, oczywiście nie po deszczu, więc to się jeździ dużo dłużej jak z zwykłym kombajnem. No to też właśnie dbajmy o te rzeczy. Faktycznie tutaj Janek bardzo fajnie powiedział o nożach i tych. Warto mieć to zapasowe, bo to się przydaje. Jak widzicie, no trochę jest tych kwestii tutaj przy tych przystawkach. To nie jest taka, że to jednak trzeba parę elementów mieć dodatkowo, to co żeś mówił. My potrzebujemy wtedy dużo mniej czasu na załatwienie ramki i adaptacji, no bo to jest prostsze do załatwienia niż całą przystawkę. Sezon w pełni. Kukurydza już naprawdę nadaje się do żniwowania. Warto sprawdzić swoje możliwości, sprawdzić, czy części są potrzebne u nas na stronie e-sklep i zapraszamy do nas. Mamy jeszcze kilka przystawek do zaoferowania, bo żeśmy to z Jankiem sprawdzili. I jeszcze możemy się dopasować do Państwa, jeżeli będziemy oczywiście mieć taką możliwość załatwienia tych adaptacji. Dziękuję za uwagę, dziękuję Ci Janku, bo naprawdę bardzo fajnie, żeś to przedstawił. Subskrypcja, kolejne odcinki, żniwa kukurydziane, parę materiałów na ten temat przygotujemy. Like, no bo to jest zawsze warto tam powiedzmy, jeżeli się Państwu podoba, z tego lajka skorzystać. Janek na pewno będzie służył razem ze swoim kolegą odpowiedziami tam w tych całych jak różnych komentarzach. Tam, konstruktywne pytania, konstruktywna odpowiedź. Dziękujemy. Do zobaczenia w kukurydzy.